Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na wspólnej konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Dzisiaj są ze mną pan europoseł Tomasz Poręba oraz pan europoseł Dominik Tarczyński. Szanowni Państwo, zanim na dobre rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą konferencję prasową, chciałbym Państwu pokazać, odtworzyć właściwie takie słowa, które w ostatnim czasie obiegły całą Polskę. Bardzo proszę o wyświetlenie krótkiego materiału. Nie chodzi o to, żeby pan dostał te reparacje. Znaczy pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? Może powtórzmy raz jeszcze, bardzo proszę, tak żeby wybrzmiało i żeby każdy zrozumiał. Pan mówi, że nawet nie chodzi o to, żeby pan dostał te reparacje. Znaczy pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? No właśnie, szanowni państwo, ta agresja i złość, z jaką zareagował Donald Tusk na pytanie człowieka, który przyszedł na jego spotkanie w Bytomiu, pokazuje, gdzie Donald Tusk ma swoich mocodawców i ba, z jakiej paki jest Donald Tusk, skąd płyną do niego dyspozycje, jeżeli chodzi o politykę, którą prowadzi. A biorąc pod uwagę działania, jego ostatnie wypowiedzi, wszystko wskazuje na to, że największym obciążeniem dla samego Donalda Tuska jest jego przeszłość i bagaż doświadczeń, które zgromadził w polskiej polityce, ale o szczegółach moi koledzy, bardzo proszę, pan europoseł Tomasz Poręba. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście jest tak, że jak się spojrzy na dokonania, działania pana Donalda Tuska jako premiera polskiego rządu czy szefa Rady Unii Europejskiej, myślę, że każdy, kto pamięta te czasy, przypomni sobie wiele działań, które no, z całym szacunkiem, ale daleko były odległe od tego, aby one służyły Polsce i były w strategicznych, działały na rzecz polskich strategicznych interesów. Oprócz tego, co Państwo już widzicie tutaj za mną, a więc pytania, pan w ogóle z jakiej paki mógłby dostać reparacje wojenne, a więc takie wykpienie tego faktu, tych działań, które podejmuje Prawo i Sprawiedliwość, aby właśnie od Niemiec, od kraju, który zniszczył Polskę, od kraju, który wymordował miliony Polaków, od kraju, który nie pozwolił właśnie przez te wszystkie działania tak bardzo długo Polsce się rozwijać, jest Donald Tusk, który mówi, że z jakiej paki powinniście Państwo te reparacje otrzymywać. To, drodzy Państwo, jest na pewno coś, co zostanie z Donaldem Tuskiem, i my na pewno będziemy o tym mocno również przypominać. Ale to nie tylko jest kwestia Donalda Tuska, w ogóle środowiska Platformy Obywatelskiej, bo zobaczcie Państwo na inny slajd dotyczący w ogóle spojrzenia na strategiczne interesy Polski w kontekście tego, jakie będą realizowane w Polsce inwestycje. Otóż pan Rafał Trzaskowski, prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, powiedział, w Berlinie udało się po latach i będziemy mieli lotnisko. Trudno będzie z nim konkurować. Taki przekaz, że po co nam lotnisko w Polsce, skoro mamy lotnisko w Berlinie. Ale są też jeszcze inne przykłady, drodzy Państwo, tej takiej polityki, takiej proniemieckości, polityki proniemieckiej w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska i całego środowiska Platformy Obywatelskiej. Przypomnijcie sobie Państwo stocznie. Był moment taki, że była szansa na uratowanie stoczni, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, ale jednak Donald Tusk nie podjął wysiłku, żeby polskie stocznie uratować. Nie zgodził się na pomoc publiczną, abyśmy zareagowali i uratowali miejsca pracy. Ale ta sama pomoc publiczna gdzie trafiła? Trafiła o kilkadziesiąt kilometrów dalej, na zachód, do Niemiec i te stocznie, które rywalizowały wtedy z polskimi stoczniami o to, żeby przeżyć, żeby móc dalej funkcjonować, móc dalej prowokować statki, te stocznie niemieckie nadal to robią. Robią to do dzisiaj, bo taka była polityka Niemiec, aby nie było konkurencji po stronie Polski, żeby te stocznie niemieckie mogły funkcjonować, a Polska, żeby nie miała takiej możliwości. Zobaczcie, co się działo z Jakarpatią. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego, strategiczna droga, która ma ożywić i ożywia i będzie, jest budowana obecnie dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko niej głosowała Platforma w Parlamencie Europejskim. Widziałem to na własne oczy. Widziałem to na własne oczy, szanowni państwo, i nie ukrywam, że to było bardzo złe, tragiczne dla mnie osobiście doświadczenie jako młodego polityka, kiedy widziałem posłów do Parlamentu Europejskiego z Platformy, którzy przyprowadzali polityków z Francji, z Niemiec, europosłów po to, żeby głosowali przeciwko tej drodze.
żeby głosowali przeciwko Via Carpatii, żeby głosowali przeciwko strategicznemu polskiemu transportowemu interesowi. Przypomnijcie sobie, drodzy Państwo, co się działo z Nord Streamem. Jaka była polityka Donalda Tuska jako szefa Rady Unii Europejskiej. Przecież dokładnie realizował te działania, te plany Angeli Merkel, wówczas kanclerz Niemiec, Komisji Europejskiej, która mówiła, że to jest biznesowy projekt. Rafał Trzaskowski mówił to wielokrotnie w wywiadach. Donald Tusk nie zareagował ani raz, jeżeli chodzi o budowę tego projektu transportowego, gazowego, który był przeciwko strategicznym interesom Polski. Blatował się z Rosją. Miał służyć Rosji. Miał służyć uzależnieniu Europy od Rosji. I drodzy Państwo, dzisiaj o tym mówimy, ale będziemy o tym mówić cały czas. Z jakiej paki Donald Tusk w Polsce? Z jakiej paki Donald Tusk chce być premierem czy rządzić w Polsce? W czyim interesie chce rządzić? Jakie interesy chce realizować? Dlaczego nie mówi polskim głosem, tylko brzmi po niemiecku? To są, drodzy Państwo, pytania, które będą padać wielokrotnie w tej kampanii i to jest też stawka wyborów. To jest stawka wyborów do polskiego Sejmu. Kto będzie w Polsce rządził? Czy będzie rządzić formacja, która myśli po polsku, która mówi po polsku, Prawo i Sprawiedliwość? Czy będzie rządzić formacja, która mówi po niemiecku, myśli po niemiecku, Platforma Obywatelska? Bardzo proszę, pan europoseł Dominik Tarczyński. Szanowni Państwo, z jakiej paki? To jest język patologiczny, pełen pogardy, który jest emanacją tego, co Donald Tusk reprezentuje w polityce nie tylko polskiej, ale europejskiej. Z jakiej paki? To język patologii, który pokazuje, że żaden polski polityk nie powinien w ten sposób mówić w kontekście tragedii II wojny światowej. Nie wiem, czy Donald Tusk zapomniał już o piecach w krematoriach, czy zapomniał już o całej tragedii, jakiej polski naród doświadczył. Czy dlatego pyta, z jakiej paki? Patologiczny, pełen pogardy język, który nie licuje z żadnym polskim politykiem, który dba o polski interes. Ale jesteśmy tutaj nie tylko dlatego, że padły te obrzydliwe słowa, pełne pogardy, niezrozumienia polskiego interesu, tragedii II wojny światowej. Jesteśmy tutaj po to, aby przypomnieć to dokładnie, o czym mówił pan poseł Poręba. O tym, że polityka proniemiecka Tuska jest wieloletnia. Możemy pokazać na wielu przykładach, że decyzje, które podejmowała Platforma, no oczywiście za przyzwoleniem Tuska, to były decyzje, które podobały się Niemcom. Poczynając od Via Carpatii, przypomnijmy, wtedy ówczesny poseł, europoseł Wałęsa i europosłanka Pitera byli przeciwko Via Carpatia, potężnemu projektowi, który udało nam się wywalczyć. Co się działo dalej? Przekop Mierzei, niedawno dyskutowane. Nie uda się, imposybilizm Tuska, nie uda się. Mierzeja przekopana. Mur na granicy? Zło, nie da się. Mur nie powstanie, mur powstał. Co było dalej? CPK? CPK niepotrzebne. Po co nam CPK, skoro mamy lotnisko w Berlinie? To także usta Platformy Obywatelskiej. Nord Stream? Wszyscy wiemy. Trzaskowski mówił o tym, że to jest tylko i wyłącznie projekt biznesowy, a nie porozumienie między państwami. Oczywiście kłamał, wiemy jak to się skończyło. Nord Stream nie istnieje, a oni dalej w niemieckim interesie. Dalej, reparacje, o których wspomnieliśmy, to jest sedno niezrozumienia polskiego interesu. To jest sedno tym, czym jest Platforma Obywatelska i dlaczego twierdzimy, że jest to polityka proniemiecka. Dlaczego? Dlatego, że Donald Tusk wyszedł na ostatnim spotkaniu i zaczął negocjacje z narodem polskim. Te negocjacje, ponieważ on wie, że te reparacje wcześniej czy później będą wypłacone, te negocjacje, które Tusk prowadzi z narodem polskim, polegają na tym, że Tusk zaoferował, dobrze, zapłacimy, ale zapłacą, należy nam się, ale tylko tym, którzy żyją. A co z tymi, którzy stracili rodziców, którzy nie mieli szans na rozwój, na wykształcenie, na mieszkanie, na normalne życie? Co z trzecim pokoleniem? Co z funduszem na odbudowę Warszawy? Cała Polska odbudowywała na tyle, na ile potrafiliśmy. Co ze wszystkimi konsekwencjami tej wojny, która na dziesięciolecia i na pokolenia rzuciła cień na rozwój naszej ojczyzny? On tego albo nie rozumie, albo nie chce rozumieć, a to jeszcze gorsze. Następnie słynne słowa, to są słowa Tuska, nie nasze. Niemiecka polityka była błogosławieństwem dla Europy. To powiedział Tusk, błogosławieństwem dla Europy. Niemiecka polityka, która? Nielegalna migracja,
fala przestępstw, które się pojawiły? A może teraz 300% wzrostu, jeżeli chodzi o ceny niektórych produktów żywnościowych? W Niemczech, nie w Warszawie. Następnie finansowanie KLD z CDU. Temat stary, Piskorski o tym bardzo dobrze mówił, przypominał. Może tutaj jest zakopany problem. Może to trzymanie na Tuska jest związane z historią KLD i związane z tym, co opisywał Piskorski, czyli finansowaniem przez niemiecką partię KLD, pierwszej partii Tuska. Może tu jest tajemnica jego zachowania. Następnie PKP chcieli sprzedać, LOT, jak wiemy, chcieli sprzedać, polskie koleje liniowe sprzedane, my odkupiliśmy, polskie nagrania sprzedane, my odkupiliśmy i tak można przez cały dzień. Nie na zasadzie naszej opinii, ale faktów o tym, co robili. Sprzedawali srebra rodowe, teraz są przeciwko reparacjom, przeciwko polskiemu interesowi i on ma czelność mówić, że chce być premierem Polski? Nie ma na to naszej zgody. Będziemy walczyli o godność, o sprawiedliwość drugiego, trzeciego pokolenia tych, którzy byli mordowani przez Niemców. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bo te wybory właśnie są o tym, jaki będzie przyszły rząd, rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to będzie rząd reprezentujący głos i interesy polskich obywateli, czy w Polsce po wyborach będzie rządziła partia interesu niemieckiego. A że decyzje już zapadły, przekonajmy się wspólnie. Pokażmy ten materiał. Słynne słowa, na szczęście to nie von der Leyen będzie decydowała, kto będzie premierem w Polsce, ale Polacy w wolnych, demokratycznych wyborach zdecydują o tym, kto będzie szefem polskiego rządu. Powtarzam, na szczęście to nie von der Leyen będzie decydować o tym, kto będzie premierem Polski. Pytanie, czy możemy otworzyć z dźwiękiem? Myślę, że wszyscy znają te słowa i ten cytat. To jest, szanowni państwo, wypowiedź Ursuli von der Leyen, która pogratulowała tutaj Donaldowi Tuskowi powrotu do polskiej polityki, życząc sobie i wszystkim uczestnikom tego Kongresu Europejskiej Partii Ludowej powrotu Donalda Tuska do Europy w roli już polskiego premiera. A kim jest Ursula von der Leyen? Jest niemieckim politykiem, który stoi dzisiaj na czele Komisji Europejskiej. Ten materiał będzie w naszych Now, my dear Donald, you return to your home country to again stand up for those values. Bon courage, my friend. And Donald, remember, when we see each other again, we'll see you, as you've said, as a prime minister. Bardzo dziękujemy. Ten materiał filmowy będzie dostępny na naszych social mediach. Bardzo prosimy o pytania, ale zanim oczywiście one nastąpią, od dzisiaj taka zapowiedź, będziemy regularnie organizowali konferencje prasowe pod hashtagiem Z jakiej paki Tusk? To są słowa Donalda Tuska, pogardliwe słowa Donalda Tuska na pytania obywateli, które padają na jego spotkaniach i będziemy przypominali proniemieckie działania jego rządu, jego politykę, które dzisiaj próbuje się w jakiś sposób zamydlić i próbuje się o niej zapominać. Wielu polityków, również sam Donald Tusk o niej chyba nie pamięta, ale fakty są jednoznaczne, o czym mówili moi koledzy i posłowie do Parlamentu Europejskiego.